Halo, halo moi drodzy, zanim zaczniemy, informuję, iż końcy wróciły, mają się naprawdę dobrze. Jeżeli wy potrzebujecie zasilić swoje konto, koniecznie zajrzyjcie do Magic Coins, link oczywiście macie w opisie, a kod entry oddaje wam 5% końców więcej. Nowe polskie źródło końców na rynku. Polecam. Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z trybu Ultimate Team, a jest to ślepy draft. Czyli ogólnie rzecz biorąc wybieramy zawodników, a ja nawet nie mam dlatego pojęcia, kogo wybieram, na jaką pozycję i po prostu będzie się działo. Zapytacie się, dlaczego jestem tak, a nie inaczej wystrojony? No prosta sprawa, jest 14 października i właśnie wróciłem z apelu z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Edukacji Narodowej. No a jako przewodniczący szkoły to musiałem coś przemawiać, a stwierdziłem, że ja lubię łazić w koszulach, to nagram tak odcinek. Dlaczego by nie? Wspaniale! No i dobra, mamy tutaj do wyboru formację 4-1-2-1-2, 5-2-2-1, 3-4-3, 4-1-4-1 i 4-5-1. Ja w tym wypadku oczywiście wybieram 4-1-2-1-2 szeroko. I w tym momencie, moi drodzy, zróbmy drobną pauzę. Mianowicie powstał tutaj lekko konsternacyjny moment, mianowicie zapomniałem, iż chcę ten odcinek zrobić jako ślepy draft. No w każdym razie, no dałem dupę przy tych dwóch pierwszych wyborach i się przyznaję, że dałem dupę. Tak, tak było. Lecimy dalej. I zobaczmy sobie, kogo tutaj mamy do wyboru. Ronaldo, Hulk, Mertens, Coleman i Danilo. No najlepszym wyborem chyba będzie Ronaldo. No ale skusiłbym się też na Hulka, no ale no, niech będzie Ronaldo, bierzemy Ronaldo, jest to zwykły Ronaldo, no ale zawsze jest to Cristiano Ronaldo. Dobra, bierzemy sobie kolejnego. Chociaż w sumie przy mojej wadzie wzroku to wystarczyłoby, żebym ściągnął okulary i ja naprawdę, ja już w tym momencie nie widzę, jakie to są karty, bo mam wadę minus 5,5 na oboje oczu, więc... No ale żeby nie było, że oszukuję, proszę bardzo, arafateczka. Bang, bang. Kurwa, zawiąż się. Dobra, mam pada w ręku, nic nie widzę, przysięgam, że nic nie widzę. I dobra, przejadę kilka razy w prawo, kilka razy w lewo. I możesz być ty. Kimkolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś. Dobra, możesz być ty. I wybierzmy sobie tutaj kogoś. Dobra. Tere, 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 tere. Dobra, bierzemy sobie tego najbardziej po prawej stronie, nie wiem kto to jest, ale niech będzie, na pewno się nada, na pewno się nada. Pyk, pyk. I okej. Dobra, strzałeczka w prawo, strzałeczka w lewo. Trochę tutaj pomieszajmy. Tyk, 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 tyk. Lewo, góra, dół, lewo, prawo, dół. Chyba tak. Dobra, nie, never mind, wybieram teraz prawego pomocnika. Oby coś tutaj się udało. Dobra, pyk, pyk, strzałeczka w prawo, pomieszajmy. Poszło! Dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Więc pyk, biorę i zobaczmy sobie, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Strzałka w prawo, strzałka w lewo. Dobra, możesz być. Raz, dwa, trzy. Możesz być ty, jak najbardziej. Dobra, teraz strzałka do góry, żeby wybrać pomocnika defensywnego. Chyba mi wybrało. Dobra, bierzemy pierwszego. W sumie chyba ja ani razu jeszcze nie widziałem pierwszego. Chyba teraz mam bramkarza, tak mi się przynajmniej wydaje. To biorę sobie bramkarza. A, chwila, ja na ławkę rezerwowych przeszedłem. Dobra, genialnie. Dobra, bierzemy sobie bramkarza. Możesz być jak najbardziej ty. Teraz nam powinno kogoś tutaj dać. I znaczy się, mam nadzieję, że nam kogoś daje. Pyk, pyk. Strzałka w lewo. Też nam kogoś wybrało. Bang. Dobra, i dajemy trójkąt i uzupełniamy skład. Tak jest. I uzupełniamy nasz składzik. Gdzie się uzupełnił? Chwila, nie uzupełnił się. Teraz się uzupełni. Teraz się powinno uzupełnić. Widzę, że się karty dodają. Jakie? Nie mam pojęcia, bo jestem ślepy jak kret. Okej, dobra, zerknijmy, co się nam tutaj stało. What the fuck? Jak ja mam tym grać? Nie będę robił zmian, nie zmieniam kompletnie nic w składzie. Tak jak nam dobrało, tak zostaje. No przynajmniej mamy tego Cristiano Ronaldo.
No ale powiem wam, że nie wygląda to zdecydowanie szałowo. Oj, będzie ciężko. Dobra, moi drodzy, w takim razie wchodzimy w rozgrywanie meczów pod drafty i zobaczmy, jak to się wszystko będzie działo. Mam nadzieję, że będzie ok. Trzymajcie też za mnie kciuki, bo to jest naprawdę, no kurde blaszka, konkretne wyzwanie. No i zerknijmy sobie na skład naszego przeciwnika. Neymar, Hulk. Ej, on też nie ma zgrania. Czyżby robił też ślepego drafta, albo po prostu brał najlepszych zawodników, jacy mu się trafiali na pozycjach? No możliwe, ale nawet jeżeli tak, no to słabo to przemyślał, to mógł... No dobra, nie wnikam. I mamy gola, proszę państwa! Piękne rozegranie, które No cóż. Nie! Wybij to! Czemu ty tak biegłeś sobie? Czemu mi nie puściłeś akcji? Ja pierniczę! Co my nie umiemy wyjść z naszej połowy? What the fuck? Eriksen, proszę! Kurde! Blaszka. No... Ja pier, naprawdę! No nie, na... Co?! Czy to będzie? Tak jest! Rzut karny! What the f... Co ja zrobiłem? Ej, no nawet nie wiem, za co jest ten pieprzony karny! Ja pierniczę! No jest! Dobra, o tyle dobrze! Aj! Dobra, musiałem zrobić jakieś zmiany, bo to naprawdę była jakaś parodia. Wpuszczam sobie i Barbo Pajeta Salvio, a zmieniam Eriksena, Lamele i Seferowicza. Bo ten Seferowicz to ja w ogóle nawet nie wiem, co on robi na boisku, naprawdę. Nic nie mówię, bo mi zaraz ciśnienie skoczy. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Strzela! Mamy bramkę, proszę pani! Biegnę, k***a! Wciskam, żeby podał piłkę. Nie, on biegnie 4 metry przed siebie z tą piłką i mu ją dopiero zabierają. Noż ja p***a! Te podania są po prostu chyba... Jeszcze rzuciłem swoim padem. No. Dlaczego jego każdy longshot leci mi w bramkę i mój Sommer pieprzony jeszcze ma problemy z wybiciem tej piłki, a moje lecą wszędzie, tylko nie w bramkę? O, ja nie wiem, moi drodzy, czy ten ślepy draft to był dobry pomysł, ponieważ naprawdę moje nerwy, moje serce, moja pikawa chyba zaraz siądzie w ogóle, ale... Nerwy to po prostu masakra. W każdym razie ja się z wami żegnam, jeżeli się wam podobała forma takiego odcinka i ewentualnie byście może chcieli zobaczyć więcej, to nie zapomnijcie o kciuku w górę i napiszcie o tym komentarz. A ja się z wami żegnam i na razie, moi drodzy. Cześć! Ach kurwa, zmieniam pracę, idę burgery składać w maku.